Przede wszystkim my stajemy przed takim wyzwaniem, żeby nam zapewnić dostępność energii. Tak? 10 sierpnia ubiegłego roku, kiedy musieliśmy włączyć 20 poziom zasilania, niestety pokazał, że podstawowym wyzwaniem dla naszego systemu energetycznego jest zapewnić pełną dostępność tej energii dla wszystkich o każdej porze. W szczególności tutaj jest problem w zimie i w lecie, dlatego że tu mamy szczyty z jednej strony spowodowane koniecznością grzania, po drugiej stronie rosnącą potrzebą klimatyzacji i chłodzenia w miastach. Więc niewątpliwie dla nas podstawowym wyzwaniem będzie odbudowanie sygnałów inwestycyjnych dla energetyki po to, żebyśmy mogli stopniowo uzupełniać moce wytwórcze, które są oddawane ze względu na czy to normy środowiskowe, czy to po prostu ich wiek. Pierwszym wyzwaniem, przed jakim stoimy, to jest uelastycznienie popytu, dlatego że 10 sierpnia pokazało, że byliśmy zmuszeni w sposób administracyjny odciąć dostawę energii dla przemysłu. Tymczasem wydaje się, że wprowadzenie takich systemowych mechanizmów zarządzania popytem moglibyśmy uzyskać zmniejszenie, ograniczenie poboru tej energii w szczycie, a zatem tutaj mamy dużą rezerwę przed nami, której zanim będziemy myśleć o tych takich twardych fizycznych bodźcach inwestycyjnych, o których będziemy myśleć. Niewątpliwie, jeżeli myślimy na temat tych bodźców inwestycyjnych, to myślimy o nich w sposób systemowy i regulacyjny, a nie w kontekście takim, że tak powiem, ad hoc.